Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Sam obiekt był realizowany do 2011 roku przez jasiecką firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego na podstawie projektu, który był zrealizowany w 2010 roku. Obiekt kosztował 4 800 000 zł, czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosiło 3 800 000 zł. Sam obiekt jest na powierzchni blisko 5 hektarów. Jest obiektem, który znajduje się, jak widzicie Państwo, za moimi plecami, oczką wodne, czyli to jest teren do uprawiania sportów wodnych, ale niestety nie jest udostępniony do pływania. Naokoło się znajdują place zabaw dla dzieci, miejsce do grillowania dla starszych, dla młodzieży, także siłownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne, no i boisko do piłki siatkowej, plażowej. Także jest szereg funkcji, będą jeszcze w miarę upływu czasu się rozrastały. Pomysłów myślę, że tutaj na różnego rodzaju działalność rekreacyjną będzie przybywało. Myślę, że dobrze się stało, że to miejsce, które kiedyś było oczywiście takim miejscem z krajobrazem księżycowym, dzisiaj zmieniło swój wygląd i jest przyjazne, myślę, dla mieszkańców i będzie przez nich lubiane. Introduced her to my lover and